Przed nami zadanie z naszego portalu. Mamy tutaj rekurencyjną definicję ciągu D od N. No i naszym zadaniem jest obliczenie czwartego wyrazu tego ciągu. To co? Zwracam uwagę tutaj na tę notację. To jest taka alternatywna notacja dla ciągu, czyli zamiast pisać D N, no to można pisać D od N. Prawda? To jest podkreślenie tego, że ciąg to jest właściwie funkcja, która funkcja określona na liczbach naturalnych. No i standardowo zwykle się pisze tak, ale również można pisać d od n. Czyli to jest przykład rekurencyjnej definicji, prawda? Ona mówi, jak obliczyć wyraz numer n, jeżeli znamy wyraz poprzedni. No i ta definicja mówi, że następny wyraz liczymy w ten sposób, że do poprzedniego dodajemy 17 i mamy zadany wyraz pierwszy. Prawda? Wobec tego, jak znamy pierwszy, to znamy drugi, jak znamy drugi, znamy trzeci i tak dalej. Tak, i teraz widać, że każdy następny wyraz powstaje z poprzedniego poprzez dodanie 17, czyli mamy do czynienia z ciągiem arytmetycznym. Czyli co? Naszym zadaniem jest obliczenie D od 4. No to zastosujmy tę definicję tutaj. Ten wzór mówi, że D od 4 to jest D od 4 minus 1 plus 17, czyli D trzeci wyraz plus 17. No dobrze, ale nie mamy trzeciego wyrazu. No, czyli żeby obliczyć trzeci wyraz, no to jeszcze raz zastosujemy tę definicję, która mówi, że jeżeli w miejsce n wstawimy 3, to d od 3 to jest d od 2 plus 17. Aha, czyli musimy znać d od 2. No, nie znamy drugiego wyrazu, czyli jeszcze raz wstawiamy, używamy tej rekurencji dla n równego 2, i wtedy dostajemy d od 2, to jest d od 1 plus 17. No właśnie, a d od 1 wiemy, tak? D od 1 tutaj, prawda? D od 1 to jest 13. Wobec tego drugi wyraz to jest 13 plus 17, czyli 30. Wobec tego tu mamy już, że to jest 30. Wobec tego to jest 30 plus 17, czyli 47, to jest trzeci. No i wobec tego, skoro mamy trzeci, to czwarty to jest 47 plus 17, czyli 64. Zatem czwarty wyraz tego ciągu to jest 64. No i tak pracują te definicje rekurencyjne, prawda? One są dosyć niewygodne, dlatego że żeby obliczyć wyraz numer n, to musimy po drodze obliczyć jakby wszystkie poprzednie, prawda? Ta definicja, tak pracują definicje rekurencyjne. No dobrze, czyli czwarty wyraz to jest 17. Wpiszmy sobie tutaj, nie 17, tylko 64. Sprawdzamy. I jak zwykle zachęcam do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.